St. Lucia silne opady i wiatr wywołały lawiny błotne, a powalone drzewa zablokowały drogi. W Barbadosie doszło do zalań i uszkodzeń łodzi, a silny wiatr wywołał przerwy w dostawie prądu. Następnego dnia Maria była już huraganem. W ostatniej chwili powiedzieli, że przejdzie 50 km od Martyniki. Wtedy do mnie dotarło, że jesteśmy blisko katastrofy. Merci. 12 godzin później huragan przybrał na sile u wybrzeży Dominiki, zmieniając kategorię z pierwszej na piątą. 18 września uderzył w wyspę. Był pierwszym w historii najsilniejszym huraganem w skali Safira Simpsona, jaki ją nawiedził. Wywołał ogromne zniszczenia. Lawiny błotne, zalania terenów mieszkalnych, brak łączności, wody i prądu dotknęły tysiące mieszkańców. Straty liczono w miliardach dolarów. To prawdziwa katastrofa. Zginęło lub zaginęło ponad 60 osób. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi straciło dach nad głową. Każdy to odczuwa, nieważne czy są bogaci, czy biedni. Wszyscy potrzebują żywności i schronienia. Próbujemy przeżyć. Jest bardzo ciężko. Nie spodziewaliśmy się takich zniszczeń. Przetrwam. Przechodząc nad Dominiką, Maria osłabła do kategorii czwartej. Ale najgorsze miało dopiero nadejść. Z pełną siłą huraganu kategorii 5 Maria uderzyła w Puerto Rico. Ze względu na swoją siłę przyniosła niszczycielski wiatr, który powalił wiele drzew. Dodatkowo ulewy doprowadziły do zalań w wielu rejonach Puerto Rico. Which also damaged many areas of Puerto Rico. Huragan uderzył w wyspę 20 września. Skutki były katastrofalne.